suwalskim ratuszu trwa nabór wniosków o dofinansowanie remontów, jakich wymagają położone w mieście zabytkowe obiekty. To nie chodzi o jakieś marne grosze. Wsparcie może sięgnąć nawet 98% wartości inwestycji. Te inwestycje mają być finansowane w ramach Polskiego Ładu. Po raz pierwszy jest to działanie dedykowane dla właścicieli obiektów zabytkowych i w tejże edycji wnioski mogą składać tylko i wyłącznie samorządy, w tym przypadku gminy, miasta, powiaty bądź samorządy województwa, więc jak najbardziej miasto Suwałki tutaj łapie się na taką możliwość i z tej możliwości skorzysta. Już przygotowujemy swoje wnioski i wiemy, że będą to na pewno budynki użyteczności publicznej, takie jak budynek pierwszego liceum ogólnokształcącego, kamienica przy ulicy Kościuszki 45, gdzie docelowo chcemy ulokować poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz budynki będące w zarządzie budynków mieszkalnych, czyli budynki wielorodzinne, budynki zabytkowe. I takie wnioski już przygotowujemy, opracowujemy i chcemy je złożyć, ale również jest tutaj taka furtka w tym naborze wniosków, że za pośrednictwem samorządów wnioski mogą złożyć właściciele, prywatni właściciele obiektów zabytkowych. I my jako miasto już teraz prowadzimy nabór dla tych właścicieli i szukamy osób chętnych. Wiele suwalskich kamienic ma prywatnych właścicieli, ale do tej pory ledwie garstka odważyła się na wykonanie poważniejszych remontów. I trudno się im dziwić, bo koszty ratowania tego rodzaju obiektów są ogromne, a wymagania konserwatorskie niemałe. Jest dosyć duże zainteresowanie, bo rzeczywiście właściciele obiektów zabytkowych Suwałk pytają o tę możliwość i wiemy, że niektórzy z nich zdecydują się na złożenie takich wniosków. My te wnioski zbieramy do drugiej połowy lutego, zatem zachęcam serdecznie, bo jest jeszcze trochę czasu, by z tej możliwości skorzystać i tym tematem zainteresować się. Na dotację nie mogą jednak liczyć właściciele mieszkań czy lokali użytkowych stanowiących część zabytkowego budynku. O wsparcie może natomiast ubiegać się właściciel lub współwłaściciel całego obiektu. Mogą to również być wspólnoty mieszkaniowe. Wymagane dokumenty należy dostarczać do Urzędu Miejskiego, a stąd trafią one do właściwych rąk. Dotacja może być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. Maksymalne możliwe wsparcie to 3,5 miliona złotych.